Sponsorem dzisiejszego programu jest Conesso, internetowy sklep z kawą, ekspresami do kawy, herbatą oraz różnego rodzaju akcesoriami do parzenia i podawania kawy oraz herbaty. Podoba Ci się? Legancko tego. Tak? Marcin nagrywa się to, to, co on powiedział? Koledzy raperzy, wszyscy kradliśmy, kradniemy i będziemy kraść bity. Subskrybujcie. Dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz dla zasięgu, udostępnijcie w swoich mediach społecznościowych i e, wyślijcie listy pocztą polską do wszystkich swoich znajomych, którzy mają komputer, aby subskrybowali kanał na warsztat. Moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Łojek, znany pod pseudonimem EJK. Wcześniej przy, e, fid? Tak jest. Fid. E, że wiedziałeś, kurde, to było wyśle. Już... To zaraz się dowiesz, dobierz to ja o tobie wiem. No <laughs> wam, że lekcję odrobiłeś, masz dużo. E, nadzieja polskiego hip-hopu oślifowany, niedocenny diament. Nie wiem, jak cię nazwać. Bo <laughs> jak powiedz mi. Jest <laughs> okej. Okay. No nie no, powiedz mi, jak to jest z tym z twoim hip-hopem? No, e, powiem ci, że dużo ludzi czekało na ten wywiad. No to miło mi, cieszę się bardzo, jak to jest z hip-hopem. Cały czas w toku, mm. działamy. Fajnie, że dużo ludzi czekało, no mam nadzieję, że, że spełni oczekiwania. Albo nie wiem, jak ja mam jakieś pytania, to... To że wiesz co, ja ci powiem wiesz, tak. E, I zakładając to studio, już z tyłu głowy wiedziałem, że z tobą pię nagram jeden z pierwszych wywiadów. O. A jednak Tomasz Gotkowski wjechał. No, no wiesz, Bez no. nazwisk ma być, czy nie? <noise> nie? Nie, No, jasny może być, że. Nie no, żartuję. Pozdrawiam, to Tomka, oczywiście. Eee, no, wjechał, no bo wiesz, my tu pijemy czasami piwko na, na wizji, a on robił piwko, więc to się tam. Tak, tak, miałem okazję spróbować. Która? Yy, to ostatnie. Yy, Wisiejka na torcie? Tak. No. Ciemne piwo? No, takie jedno by wypił. Dwa, no, dwa, może bym jeszcze. Ja, się, bym. Nie, ja się nie znam, to jeszcze nie wypowiem. Co jest coś <noise> ja też nie. Ja cię obserwuję, odkąd byłeś jako fit. To było już. Ile? 10 lat? Lepiej? 15? 15. 15, nawet no. Nawet ponad, myślę. No, pamiętam, miałeś kawałek tam, że piszesz jakiś tam list czy coś tam. Boże, jak ten kawałek? Teledykt no, znalazł do tego kawałka. Na temat pisania słów kilka. Dokładnie. Zajebiste, kurę. to było zajebiste. Sam no, się, no kura, to no, kura, się wiedziało. No, ale ma gnoj kura wiesz, dykcje, ma wiesz, zajebiste teksty. No i co? I, i, i przez chwilę było, 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 było ciszy na twój temat. No, i powolutku łojek wraca na, 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 na tak zwane salony, tak? Można tak powiedzieć. Powiedz mi, czym to było wszystko z powodem, o co to chodzi w ogóle. Zacznijmy od feed. feed. Feed się narodził w gimnazjum. Z mhm. tego co pamiętam, wiesz, to była taka zajawka jak, jak chyba każdy raper rozpoczynający swoją karierę, wybiera sobie jakąś ksywkę. Ja nie, pamię nie, nie znam genezy zupełnie tej nazwy. Ja pamiętam logo okrągłe i wodę. Podejrzewam, że mogłoby to, mogło to być też tak, że ja projektowałem sobie ksywkę jakby pod logo, bo wiedziałem, że to mają być słuchawki, wiesz. D1 mm -hmm. i D odwrócone, wiesz, lustrzanie i to miały być słuchawki. I sobie że w sumie z dwóch D i pewnie dopisałem dwie literki na początku i wyszło. I potem było go nic, bo, bo wiesz, życiowe, wiesz, perypetie różne. Mm -hmm. Nie chcę tego zwalać też na życie, nie? bo to jednak. Nie było tak, że jakieś zewnętrzne czynniki sprawiły, że przestałem zajmować się tym. Po prostu, wiesz, czasami człowiek na drodze życia gdzieś się gubi. I sprawy nie toczą się tak jak powinny się toczyć. Mhm. Ale cieszę się, że z powrotem zaczęło to gdzieś ruszać. Wiesz co, twojej temat przyszłości na pewno jeszcze tam tu zaraz dojdziemy do tego, bo sporo osób zadało to pytanie w naszych wiadomościach prywatnych. Mm. Oczywiście, wiesz, nie będziesz miał ochoty odpowiadać, to nie odpowiadaj, wiesz, mm. to jest... Mamy by się tu czuć na luzie, więc mm. take it easy, come down. E... Dobra, wrócił łojek pod ksywą EUJK. Powiem ci, że no ja, się, ja się jaram to, twoją twórczością, gdyż moim zdaniem jesteś jednym, jedynym z najlepszych albo najlepszym raperem, jaki mógłby, mogłaby Stolowala sobie go wymarzyć. Dzięki, dzięki. Nie wiem, ćwiczysz swoją dykcję, chodzisz na lekcję głosu, jak to wygląda u ciebie? Wiesz co, teraz już tak. Ostatnio zacząłem szlifować warsztat, jeżeli chodzi o śpiewanie, wiesz, generalnie, ale dykcji jako takiej nie, nie ćwiczę, to jest, wiesz, jeżeli robisz coś tyle lat i, i piszesz i potem nawijasz to do, do mikrofonu, no to z siłą rzeczy no, jesteś w stanie ten dźwięk jakoś tak sformułować, że on, on brzmi. Ale wiesz, co nie, no, były jakieś takie zajawki momentami, że, że na przykład brałem sobie jakiś, wiesz, akapit z książki i usiłowałem go przeczytać jak najszybciej, żeby, ale tak, żeby był zrozumiały. I tak to wygląda jeżeli chodzi No, no wiesz, tak jak w kawałku Rambo, nie? No to ty tam, tam, no dobrze napitalasz, nie? -try 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 no, no. I ten, i, i się właśnie nie zajągniesz, to jest raz, a dwa, mówisz wyraźnie. Nie każdy to potrafi, ja bym tak nie potrafił. Ja w ogóle mówiąc to mam to od czasu do czasu. Wiesz co, bo to jest też taka sprawa z... Y, język polski nie jest łatwy, jeżeli chodzi o szybkie nawijanie. Jak sobie z, zobaczysz, y -y. oczywiście to są osoby, które to totalnie przełamują i też lecą... Bardzo szybko, ale język polski nie jest, wiesz, sylaby, dźwięki, które są obok siebie, są o wiele trudniejsze do wypowiedzenia szybko niż w angielskim na przykład, nie? gdzie mamy, wiesz, Eminema, Twiste, Basta Remsa, czy, wiesz, tych takich najszybszych raperów. Jest taki kawałek, też nazywał World Wide Choppers, chyba jest jedynka, dwójka, można powiedzieć trójka, czwórka, podejrzewam, że to już poszli dalej. Wiesz, wszystkich tych najszybszych raperów zabrali na świecie. No to tam jest, tam jest, masakra, wiesz to. Ciężko jest to zrobić w, w języku polskim. No i tutaj jest takie wyzwanie, żeby podczas pisania tekstu ułożyć, wiesz, tak e w wersy, żeby można to było szybko nawinąć. No I bo niech niektórych... się rebowało jeszcze, nie? Tak, tak. No i żebyś też, wiesz, o czymś nawijał, a nie o tym, że, wiesz, no, mam klucz w kieszeni numer 17. Chociaż o tym też można coś nawinąć, prawda? Tak, i no i to jest, i wiesz, i to jest największe przy szybkich kawałkach, przy szybkim flow, jak masz bardzo szybkie, to musisz bardzo zwracać mocną uwagę na to, jakie to są słowa, żeby później je szybko wypowiedzieć. nie? Hmm. Bo inaczej byś nie był w stanie tego zrobić. No dla przykładu, no tam, tam nie ma przypadków, nie? mówię się Rambo, natomiast witam je na bazie, to moja ekipa, nie to wiesz, to jakbyś to mówił naturalnie, to jesteś w stanie to naturalnie szybko wypowiedzieć. Ale jakbym sobie poskładał jakieś, wiesz, skomplikowane. To nie, to, nie, to nie muszą być nawet skomplikowane słowa, nie? tylko jakby konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o dźwięki, zagmatwanie, no to się połamiesz. Nie? No chyba, że wiesz, czasami się nie da. też konkret jakiś wrzucić i no nie da się tego zrobić, żeby to tak fajnie ry rytmicznie. No to masz dwa wyjścia. Albo zmieniasz tekst, albo siedzisz dwie godziny i aż ci wyjdzie. Tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o szybkie kawałki. To dlatego nie nagrywasz tak często? tak szybki wokół? Myślę, że powód jest też trochę inny, bo nie chciałbym, żeby to, co nagrywam, było dyktowane przez to, jak to ma brzmieć. Bardziej chciałbym, żeby chodziło o to, co chcę powiedzieć. Wiesz, no bo umówmy się, nie, nie wszystkie tematy nadają się do szybkiego nawijania. Czasami chciałbym, żeby to wiesz, wybrzmiało, żeby powiedzieć o czymś trudnym, na przykład dla mnie, albo o czymś ważnym dla ludzi, co chciałbym, żeby do nich dotarło. No oczywiście tak, no, jakiś tam, jakaś część wersu może być szybka, ale no, po prostu niektóre rzeczy... A ja też trochę tak, szczerze ci powiem, na przekór. czasami widziałem, że wszyscy teraz szybko nawijałem, powiedziałem nie. Ja nie będę szybko nawijał, chociaż potrafię, no to wiesz, zrobię coś... Ale to ciekawe, że o to pytasz, bo ja dzisiaj miałem taki produktywny dzień bardzo akurat i, i, i popełniłem taki jeden bardzo szybki numer na producencką płytę pana Tom Tubica. Pozdrawiam. I tam właśnie będzie. I myślę, że ja się na przykład jaram szybkim rapem, wiesz. To nie jest tak, że ja nie, nie lubię szybkiego rapu. Na przykład Eminem Logic dla mnie jest przekocurem. Rozmawialiśmy wcześniej o tym mikrofonie Shure SM7B. No, to właśnie to jest gość, który na nim nagrywa, i on w sumie mnie zainspirował do tego, że, żeby sobie taki mikrofon, wiesz, yy, sprawić. Już nie będę wchodził w, te, w, te, w technikalia. W każdym razie, no wiesz, chciałbym, żeby to było wyważone, że, 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 że mamy, żeby było dużo szybkiego rapu, szybkiego flow, ale jednak no nie mogę robić, nie chcę robić całej płyty, całej pryty. No, wiesz. <grym> Komandos. Ja. <laughs> nie chcę robić całej płyty, wiesz, yy... bragowej, tylko jednak chciałbym, żeby to było różnorodne i przede wszystkim, może nie patrzeć na to, jakie to ma być, tylko jakby wiesz, coś się rodzi w serduchu i żeby to wychodziło naturalnie. Nie no, wiesz, yy... dałem ten przykład Rambo, ale naprawdę, no. Zajebi się właśnie sobie radzisz w wolnych kawałkach, co ostatnio udowodniłeś, udostępniając na YouTube kilka swoich utworów. No, nawiązałeś do tekstów. No, teksty są no, niektóre widać takie dosyć osobiste, nie? Na przykład Szanty, no to tak grubo uderza w temat taki twój, co tam przeżyłeś, nie? Grubo, grubo. Mhm. To był chyba taki jeden z pierwszych, gdzie wprost. Napisałem, chociaż nie aż tak pewnie, jak może oczekiwaliby tego ludzie. Nie wiem, czy oni w ogóle oczekują takich rzeczy. Pytanie, no kto chce słuchać. No to nie, no właśnie. Moim zdaniem, artysta, który wykonuje tak osobisty utwór, to on wykonuje go dla siebie, żeby się oczyścić, wyrzucić to coś z siebie. Nie? Też, no też, na pewno. Na pewno tak, coś nie. Jest ciekawa historia, bo ja kiedyś napisałem taki, taki numer, bardzo stary z pierwszej płyty w zasadzie, która... To była płyta zrobiona tak... To jest ważna płyta, ważny album dla mnie. On w ogóle powstał w trakcie pracy no, w jednym z zakładów. Cztero, Czterobrygadowy system i wiesz, miałem tu takie słuchawki pod spodem, miałem swoje leciały bite, ja wiesz, pisałem. I to był kawałek 600 stóp pod ziemią i to był totalnie jakiś taki wiesz, odjechany numer, gdzie wiesz, miałem jakąś taką wizję, że ja Ludzi, jakoś, wiesz, odpalam, jak, jakiś taki wiesz, świr totalny. Mm -hmm. I powiem ci, że jakiś czas później rozmawiałem z kumplem, który przeżył bardzo ciężki temat w życiu. Wiesz, to, to nie, nie chcę mówić, bo no, nie chciałbym w szczegóły wchodzić. I on kiedyś, wiesz, na grillu, wiesz, tak, siedliśmy w samochodzie, właśnie puścił ten kawałek i wiesz, prawie ze łzami oczach mówi: Dziękuję ci, stary, za ten kawałek, bo jak ja jeździłem do szpitala. Co chwilę musiałem jeździć. Mhm. To ja tego kawałka słuchałem i on pozwolił mi, jakby wiesz, wyładować emocje w pewien sposób, może też się oczyścić. Także to, to jest... nigdy nie wiesz, nawet najgłupsza rzecz, którą napiszesz, nie może się okazać, że komuś pomogła. Nie? I to był w sumie też taki moment, że wiesz, ja pomyślałem sobie, że, kurczę, to co robię, jednak ma sens. Taki wiesz, większy niż taki. Chociaż jedna osoba, jeżeli. To czuję się dzięki temu lepiej. To było warto. Oczywiście. A po komentarzach widać, że to nie jest tylko jedna osoba, tylko kilka. Tak więc naprawdę fajnie. No i tak, zauważyłeś, widzisz, no pomagał, pomogłeś sobie, ale przy okazji. Osobek, innym osobom, które w twoich tekstach znalazły może odzwierciedlenie swojej osoby, nie? Tak. Bo to jest ciekawe, że to akurat kawałek, który w ogóle nie poruszał jakichś tematów takich głębszych. To była jakaś taka faza, nie wiem, pijanym wtedy, po prostu, wiesz. Coś takiego do głowy mi wpadło, ja to wiesz, przelałem na papier, miałem jakiś bit, połączyłem to wszystko razem, i mówię, okej, okay, zostawię. Ktoś miał, chora wizja, nie? Ktoś pisał, nie? A okazuje się, że wiesz, ktoś mu powiedział, że nie, to zło, nie rób takiego kawałku a jednak okazało się, że komuś pomogła. Także... No Właśnie, tak. słyszę. W jednym ze swoich utworów piszesz, że śpiewasz w swojej dżungli. Może w swojej dżungli możesz wszystko. czyli mhm. czujesz się po prostu niezależnym artystą, że po prostu tworzysz na to, masz ochotę? Jesteś po prostu wolny? Czy czujesz tak. jakiś po prostu tam brzemia, jakiś nacisk z różnych środowisk? Że... Nie. To znaczy, bardziej mi, wiesz, chodziło o to, że. Mm. Wyobraźnia jest nieograniczona tak naprawdę. Bo wiesz, rap to jest taka. Yy, muzyka, to jest, to jest wiesz, element kultury takiej mocno opartej też na, na, na prawdzie, na autentyczności. Ale z drugiej strony też są jakby odmiany tego rapu, które no, wiesz, opierają się na, na pewnej wiesz, fantazji, no, to jest podróż do głowy artysty można powiedzieć. Nie? I o to mi chodziło, ale tak. Nie czuję, że nie, nie, żadnych nacisków, presji. Że, już nie wiesz, czuję. Yy, widząc trend muzyczny w rapie, to co się dzieje w dzisiejszym świecie muzyki, a nie dzieje się zbyt dobrze, bo, bo to idzie po prostu bardzo złą stronę, no ty wywyższa się muzyką ambitną i ambity, ambitnymi tekstami. Nie poszło się na drugą na skróty. Czy nie śpiewasz o gołych dupach, super, w furach i, i szmalu, tylko po prostu o życiu, nie? No, wiesz, tak, tak czuję, że to jest, to jest właściwe. Mm -hmm. Jest ten komfort, wiesz, wstaję i mogę sobie spojrzeć w twarz, wiesz, w co sobie robię naprawdę, chociaż, wiesz, też nie chcę tutaj mówić, że o, to jest jakaś taka super wiesz, taka droga, ciężka i ja tutaj się poświęcam. Mówiłeś właśnie o muzyce, że, że się źle dzieje. Dużo nad tym myślałem ostatnio, wyobraź sobie. I zastanawiałem się, dlaczego? Z czego to wynika? Dlaczego ta muzyka, mówię tutaj o rapie, bo mhm. chociaż, wiesz, tak naprawdę jest dużo dobrych rapowych kawałków, ja, ja nie siedzę w tym jakoś tak mocno, zupełnie w innych gatunkach na co dzień zazwyczaj. Mhm. Ale wiem, że jest wielu, wiesz, zdolnych artystów, ale no, pojawiają się takie nurty, że umówmy się, coś poszło nie tak. I zastanawiam no się tak. dlaczego. No właśnie. A się dlaczego? Dlaczego tak jest? Jest popyt, jest podaż. No właśnie. Jest potrzeba klienta, więc ktoś to tworzy no tego klienta. ja to jest wina? No, największa wina jest, wydaje mi się w w słuchaczach, że mhm. niestety, przepraszam, wszystkich, którzy jakby wiesz. Chociaż wiesz, no to, to też nie można jakiegokolwiek rodzaju twórczości nie możesz yy, uważam kategoryzować i, i, i patrzeć w ten sposób, że, że to się dzieje. Że, no tak jak powiedziałeś, jest popyt, jest podaż, ludzie tego słuchają, ale wiesz, może taka muzyka też pozwala się komuś wiesz, odstresować. No, to się po prostu lubi proste rytmy, wiesz. Teksty o dupach pozwalają mu... To, to są jedyne dupy, jakie może sobie wiesz, mieć w życiu. Albo, no nie wiem, jest to jakiś tam wentyl do czegoś. także. No dobra. No dobra, eee, tak, nie, nie będziemy Nie przynudzajmy, bo to, wiesz, tak. każdy, to smutno. smutno strobie, no, zaraz się... To, co puszcza telewizja, każdy wie, która jest Kicz, Szmira i Popelina. Eee, no dobra, ale ostatnio twoje teksty, które, co bardzo mnie cieszy, e, nawiązują do naszego przemysłowego miasta. Ja, tak jako jest. lokalny patriota, e, bardzo się z tego cieszę. Co było spowodowane, że wiesz, zacząłeś nawiązywać do tematy chuty staleła, wiesz, yy, yy, tego, co się dzieje wokół życia w ogóle przemysłowego w naszym mieście? Do tego zainspirowała Galicja zdecydowanie, bo wiesz, szukałem jakby pomysł na Galicję pojawił się, nie wiem kiedy, nie pamiętam. Chodziło o to, żeby trochę oczywiście tutaj chciałem do tego tematu podejść, tak, wiesz, odrobić lekcję i na tyle ile odrobiłem, oczywiście wiesz, nie zrobiłem jakiegoś takiego badania. Gdzieś wyciągałem jakieś pojedyncze obrazy, jakieś zdania, które, które wiesz, opierały. No i wiesz, no, jak mówimy o Galicji, czyli, bo ja się opierałem na dwóch mitach galicyjskich. Jest, jest mit, w ogóle Galicja to jest taka mityczna kraina, która oczywiście, książka zresztą, którą... Przy okazji tego, tego album, wiesz, miałem tam okazję nie przeczytać, umówmy się, jakby prze, przeglądnąć. Opowiada, że to jest też taka mit Galicji, się ta książka nazywała, i tam było o wielu mitach galicyjskich, między innymi o dwóch mitach Galicja miserabilis, czyli Galicja ta, wiesz, mizerna, biedna, wiesz, bieda galicyjska i hmm. tak dalej. Ludzie, którzy, wiesz, po prostu analfabeci, totalny syf, kiła i mogiła, za przeproszeniem. I drugi mit, Czyli Galicja Felix, ta Galicja wielka, gdzie jest swoboda obyczajowa, wiesz, gdzie mimo tego zaboru na dużo sobie można pozwolić. No to wiesz, jak wchodzimy w Galicję Miserabilis, no to mi się od razu skojarzyły, wiesz, nasze fabryczne klimaty. A ja też ja nie byłem pracownikiem huty, bo też myślałem, to pracowałeś na hucie, gdzie? Akurat nie pracowałem w hucie, ale pracowałem w, w zakładach, nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć. W hmm. Zakładach aluminium, no, tak? No tak, akurat, akurat tych y, y, bardziej produkujących kółeczka. Hmm. No, tam w ogóle historii jest, jest... Nie pracowałem tam długo, wiesz, ale wystarczyło, żeby wyjść taki, <laughs> nie? Pół roku. No i, i, i wiesz, i zacząłem sobie robić jakiś tam plan płyty, i, I w sumie temat yy, Bankartów Fabryk na przykład wyszedł przy okazji tego, jak sobie rozkminiałem, kto, kogo mogę zaprosić. No i, i wyszło na to, że no nie mogę nie zaprosić Kupsona, no bo Kupson to jest taki który, który, wiesz, tam jest tradycja pokoleniowa, że tak powiem, pracy. I on też ma taką historię ciekawą, że, że, wiesz, najpierw tam pracował, zresztą nie wiem, czy byłeś na koncercie w, na Dobrym Graniu przy Fontannie. Troszeczkę chyba opowiedział o tym, że najpierw pracował, Potem w ogóle miał wypadek z tego co pamiętam. Sorry, jeżeli coś tam przekręcę. I potem wrócił. I w sumie teraz pracuje już tam trzecie pokolenie: już dziadek, tato i on. No i taki tytuł miał być na początku: Dzieci Fabryk. No ale wrzuciłem tam karty fabryk, bo to wiesz, lepiej brzmi. Czuka, że się staram. No tak kontrowersyjnie trochę, nie? Trochę tak. No ale, ale to wiesz, taka chyba trochę to jest tym prawdę dużo, nie? Mm -hmm. Bo to jednak wiesz, z takiej fabryki. No, no Łatwo o to, żeby, żeby wiesz. No, bankart jakby wiesz, w sensie, użyłem tego, tego określenia celowo, ono nie powinno być używane, wiesz, no, jakoś pejoratywnie i tak dalej, nie? Ale w sumie użyłem tego określenia, żeby zaznaczyć to, że żeby... dziecko takie, wiesz, nie, nie do końca takie, wiesz, ładne, wygłaszczone i tak dalej, nie? I stąd to się wzięło. Zresztą, wiesz, moi rodzice też są byli pracownikami elektrowni stalowo-wola przez całe życie swoje Całe życie. Wiesz, no, u mnie w rodzinie to była matka żywicielka elektrowni, tak był żartem pół serio, no ale tak było. I, I wiesz, no wszyscy jesteśmy tutaj, wiesz, mamy kontakt, nawet tak sami nie pracujemy, to, to mamy kontakt z ludźmi, którzy pracują. To że wiesz, no miasto powstało najpierw tak. huta, a później miasto, to wiadomo, wszyscy wiemy, jest, o co chodzi. Są, korzenie miasta, jakie są, to wiadomo. Nie? I szczera prawda, to, co się dzieje po pracy w hucie, DWD. DWD, no. Tak, ale to nie tylko fucie. Ja, ja, ja wiem co się dzieje, wiesz i to, i to, i to pod każdym zakładem pracy. Ludzie po prostu, żeby szybko zapomnieć to, co wiesz, zrobili przez 8 godzin, laga, nie? Straszny to był czas dla mnie. Ci szczerze, to. <grym> Omijaj kniaki, ja... to że byłeś samym gościem pniaków. Wiesz co, nie, ja jakby. Jestem gościem, który jak wchodził wiesz, w ciężkie nałogowe sprawy, to raczej się nie socjalizował za bardzo. A jeżeli się socjalizował, to w jakiejś takiej małej grupie, żeby, żeby nie wychodziło to za bardzo na zewnątrz. I mój tryb wyglądał tak, że była, wiesz, tam była cztery, czterobrygadówka na takiej zasadzie, że 4 dni pracy, dzień wolnego, 4 dni drugiej zmiany, 4 dni pierwszej zmiany, dzień wolnego, 4 dni drugiej, dzień wolnego i cztery po 4 dni dwa dni. No. I w każdy ten dzień wolny, nawet jak był to jeden dzień wolny, no to niestety wiadomo polskie karate i, i wiesz, i różne inne rzeczy. I ja to robiłem, powiem ci szczerze, raz, że miałem taki czas po prostu w życiu, że nie radziłem sobie z tym, co, co, co wiesz, wcześniej było i tak dalej, a dwa, chciałem po prostu zapomnieć o tym. Wiesz, to... i dlatego naprawdę mega, mega szanuję ludzi, którzy tam pracują, bo dalej tam pracują. Po tylu, bo po kilkadziesiąt lat, no. Już miałem gościa na, na taśmie, który tam 12 lat pracował. I, i ciągle, wiesz, ja pamiętam Karne stanowisko Shiron 11, 12, e, największe koła, wiesz, e, AMG, jakieś takie, wiesz, Mercedesy. I wychodziło mi tam cztery tony na jedną maszynę i cztery tony na drugą na zmianę. I wiesz, to jest, to jest masakra. Idziesz do pracy. Czasami, wiesz, nie widzisz słońca, przez cały dzień. Wiesz, jakby wiesz, idziesz, jest ciemno, wracasz jest ciemno, nie. Mm -hmm. Ale wiesz, no, jest praca dla ludzi za biurkiem, jest praca za koparką, jest za łopatą. Jest, tak, okieniu. tak, tak. Wiadomo. No ale dobra, no i widzisz, no e, smutne to jest właśnie, że tak jak powiedziałeś, że wiesz, było, cztery dni, wolne, było że cztery dni pracy, jeden, jeden dzień wolnego, już znowu cztery dni i kurka, władna ci biedni ludzie wiesz, no walą w szyję po prostu, żeby zapomnieć i ten dzień idzie na straty centralnie, nie? No tak, gdzie powinieneś się, wiesz, zregenerować tak naprawdę, nie? No. A ładujesz w wujicu i wiesz, wracasz jeszcze bardziej, nie? Jak to wyniszcza człowieka, no. Kurczę, no. no pytanie, co powinniśmy z tym zrobić? W ogóle, czy powinniśmy coś z tym robić? Więc co? Moim zdaniem alkohol w świadomości Polaków jest tak głęboko zakorzeniony, że tego się. To no. nie jest tak łatwo, wiesz, wykorzenić, wiesz. No. Ale tutaj też, i to też się wiąże z Galicją, właśnie. Tutaj, wiesz, Pijaństwo na umór, to jakby. Było wpisane w ten, w ten region, z tego co czytałem. No jasne, wiesz, za te komuny też e, państwo też troszeczkę rozpijało e, naród, bo wiesz, pijany narody łatwiej sterować. I, no tak, wiesz, no tak. No dzisiaj też trochę, nie. Oczywiście, no dzisiaj, wiesz, no, kurwa, no, mimo. Że... Dzisiaj są inne rzeczy, które mi się rozpija naród. Wiesz? Niekoniecznie jest to wiesz. Ale... No dzisiaj już wiesz, więc dużo więcej używek, że tak powiem, więc. Tak. No. Ale ja to mówię nawet, wiesz. No, to... W różnych rzeczach takich na przykład wiesz, no to też jest taka dystrakcja, że siedzisz w tym. I moi drodzy, specjalnie od naszego sponsora dzisiejszego odcinka firmy Conesso mamy do rozdania trzy kawy ziarniste Bazara składające się z 12 najlepszych odmian kawy arabika. Wystarczy w komentarzu pod tym filmem e, opisać, jakim Waszym zdaniem wygląda aktualna sytuacja na polskiej scenie hip-hopowej. Zapraszamy do komentowania. 3 kawy po 1 kilo do rozdania od naszego partnera firmy Conesso. W DWD powiedziałeś, i ja w ogóle tak Cię zaprosiłem do mojego kanału, że bardzo dużo im wyjechało, mm. a ci, co wyjechali, są zakochani. Mm. Na przykład tak jak ja. Mm. Wiesz, no ja mógłbym wyjechać i tam z 15-20 lat temu zrobić jakąś karierę, pewnie w Krakowie, w Warszawie, nie wiem. Jak wielu z nas. Jak wielu z nas, no. Nie żałujesz tego, że zostałeś na przykład tutaj? Miałeś w ja, ogóle, żałujesz coś w życiu? Co dzień o tym myślę. Ja też, tak co? Czasami nieraz mam takie odełujące, wiesz, to ja... Co ja tutaj robię. No, co ja tutaj robię. Bo wiesz co, tak naprawdę mhm. dużo osób, które coś osiągnęły i z wola wola możemy się pochwalić tymi, y, tymi nazwiskami, one nie osiągnęły tu w naszym mieście. Nic. Tylko dopiero po tym, jak wyjechały. Wkurza mnie to. No. I fajnie no. by było, gdyby się. To znaczy, tak, mówisz o, o bardziej. Mówisz, yy, show business szeroko pojęty, można powiedzieć, i tak no. no. dalej. Bo jeżeli chodzi o biznesowe rzeczy, no to mamy naprawdę, wiesz, Jasne. przykład takie, że, wow, to mnie mega inspiruje. Wiesz co? Chyba jestem wkurzony na to i chciałbym, fajnie by było, żeby kiedyś postawić stalówkę na mapie Polski, że wiesz, jest tutaj ja nie mówię o sobie już, żeby wstała jakaś taka grupa, żeby to rosło, żebyśmy wiesz, nie, nie musieli wyjeżdżać. Przecież wydaje mi się, że to powinien być nawet taki trochę brzydko mówiąc towar eksportowy. Ta nasza właśnie wiesz, galicyjski ten galicyjski klimat stalowo-wolski, no który jest wiesz, trudny ale można z tego zrobić coś fajnego i wiesz, ludzie z, z całej Polski nie tylko mogliby na to patrzeć, mówić, wow, no, taka wiesz, klawa, wiesz, mają coś. Wiesz, masz rację, ale no niestety y, polityka dzieli ludzi. Niepotrzebna jest polityka w budowaniu jakiejkolwiek społeczności, gdyż no po prostu zamiast, wiesz, z wsparcia i życzliwości jest, wiesz, no podkładanie kłód pod nogi i, wiesz, i kupia zawiść w, w ludziach. Pytasz mnie, czy jeszcze pytałeś mnie, czy czy, yy, czy nie żałuję i czy mnie wyjechał, wiesz, nie chcę zakładać z góry, bo tak naprawdę wiesz, jak jest, wszystko może się zmienić, nie? Ja kocham to miejsce, to jest taka dziwna miłość, bo to Czasami mam wrażenie, że, że, że wiesz, to jest jak syndrom sztokholmski, nie? Mm -hmm. <laughs> że wiesz, nagle ci, którzy zostali porwani, to jakimś tam afektem pałają do, do swojego porywacza, nie? Znaczy, Ja ci powiem tak, w moim <laughs> przypadku było tak, że wiesz, dużo ludzi mówi, kurde, wyjedź, chłopie, to jest przed tobą, ty masz gadany, masz. Wiesz, to, to ja, to, ja to słyszę Wiesz, nie boisz się zbyt. niczego, kura idź tam, jedź tam, nie? Bo tutaj niczego nie osiągniesz. Zawsze mi to wpajano, nie? Zastanawiam ja się, czemu zostałeś? I właśnie poczekaj chwilę, i wiesz. I, i, i to jest będzie pytanie na, na twoją od, odpowiedź też. W tym się ja będę pierwszym tym człowiekiem, którym wam udowodni, że coś ci się osiągnie, nie? No, Czyli mamy coś wspólnego, generalnie. No i, i widzisz, no tak powolutko to idzie, no ale mam nadzieję, że wiesz. no Akurat o, najgorsze jest to, że ten czas nieubłaganie zapierdziela. I wiesz, my się stajemy teraz starsi czasami sił już brakuje na różne rzeczy, no tak. No, ale jakoś tam jeszcze ten samo zaparcie jest w sobie, że dobra, dawaj, no. Mimo, że dużo kłód pod nogi się tam na... podkładają na przykład, nie? Kurczę, ale to jest ciekawe, powiem ci, bo jakby tak w czystej teorii, no to tutaj nie ma w tym jakby mieście nic, co, co jakoś mega by przeszkadzało. No dobra, jest ten mental, taki troszeczkę, nie? No to, to chyba przekazane. Mental jest taki, gdyż wiesz, no nasze miasto wiesz, jest zlepkiem ludzi z, całej, z całego kraju. Trochę no tak. tego, trochę tego, trochę tego. Nie mamy poczucia wartości historycznej, poczucia tego przynależności do tego miasta. To się e... tworzy dopiero, nie wiem, więc. To, że, to się tworzyło, e, ale dużo osób, e, jak się tylko tworzyły granice, wyjechało stąd i to miasto, przy... e, i to było widać po mieście, nie? Tak. No 15 osób, praktycznie 15 tysięcy osób, praktycznie znikło z miasta, nie. To jest właśnie. Ja. Dlatego już nie ma ani żadnej dyskoteki, ani jednego klubu, bo ci ludzie, którzy się bawili, wyjechali już praktycznie nie wrócili i nie nauczyli tej młodzieży, która jest teraz. No sposób bycia, nie. No tak. Oni wolno sobie teraz odpalić komórkę wiesz, na, na ławce i wiesz, niż, niż posłuchać tego, tego gościa, który śpiewa na żywo, nie? No masz, masz yy, nawet czekaj, w kawałku. Skrót demografii, Maks do Liceum potencjalnie. Dokładnie, no. No, no dokładnie. Tak, tak, nie, nie ma wygląda. tego środka w ogóle. Nie? No, no, tak to wygląda. No, no. To, to I zostało paru wariatów. A jeszcze do Twojego pytania na początku, bo mówisz o, o oprócz tych kilku zakochanych ludzi. Wiesz, ja tu miałem na myśli dwie rzeczy. Zakochanych e, w mieście i tych, których miłość, taka wiesz. Bo, bo wiem, że, że, że są przypadki, kiedy wiesz, ktoś tutaj na przykład zostaje albo wręcz. Wprowadza się, no bo wiesz, kobieta jest nie. No, no wiesz, no, 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 Tak, też jest tak, nie. No, no, oczywiście. No. I, I to o to chodziło, tak. No to ja jestem tym zakochanym gościem w tym mieście, ale, no, widzisz, no. Powolutku też tak człowieka. Odechciewać, osawić. Odechciewać no, już tak wiesz, kurtka no. Walczymy, zwalczymy, co z tego będzie, wiesz? Co się nauczysz na takim podwórku, to twoje. Tak. Napisałeś, że napisałeś, zaśpiewałeś, że masz dwa domy, jeden na poniaty, a drugie na sierpnia, rozumiesz, że na Poniatce jest studio, a na sierpnia jest twój dom, Boże, dom zakład pracy. Dom kultury, tak. Dom kultury, no tak. Co tam porabiasz w tym domu kultury? Dom kultury to jest magiczne miejsce, w którym zajmuję się głównie filmami. Wiesz, kręcimy, też głównie montuję filmy, ale też też wiesz, jakieś takie koncepcyjne. Wiesz, tam dużo rzeczy się tak naprawdę robi przy, przy większych projektach. Musisz wykorzystać wszystko to, co umiesz, mhm. żeby coś wnieść. Czy praca w Domu Kultury pomogła ci się tam gdzieś tam, nie wiem, może nie wybić, bo jeszcze się tam nie wybiłeś za bardzo, bo to powolutku idzie, ale wiesz, pomogła ci rezerwować plany, które miałeś w głowie? Praca w Domu Kultury, dzięki pracy w Domu Kultury, no to może nie, nie tyle dzięki pracy w Domu Kultury, ale dzięki, wiesz... Temu, że mam z, z tymi ludźmi kontakt, stała się bardzo ważna rzecz, tak naprawdę, dla mnie w życiu i to było przełomowe, bo niestety przez wiele lat mojego tworzenia muzyki. Miałem do tego takie podejście, wiesz, a robię sobie, tam wiesz, taki, aha, wiesz, tam, a to takie wiesz, a wiesz, taki, takich taki, wiesz, zakompleksionych troszeczkę wiesz, a to taki mam no, wiesz, kawałek. Nawet tam za bardzo się nie chwaliłem, wiesz, a potem mówię. Nie, no tak sobie rapujemy, wiesz, tak, ha, ha hi, hi. I nagle wiesz, pojawia się, e, to się w ogóle stało, wiesz, prysz, nie znasz historii, to szybki, szybko ci przewinę, jak to się stało, bo ja pracowałem wcześniej w Commencement, w była też w ogóle mega miejsce, w którym hmm. wiele się nauczyłem i staję się zajaw za 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 kawowym zajawkowiczem. Chociaż dalej piję takie najgorsze kawy. Nie jestem przelewowym. Dripów nie będę pił. Nie. Lubię espresso i to, i to zostanie. I wiesz, i potem jakby odszedłem z, z, z pracy, żeby robić swoje rzeczy po prostu. Na zasadzie takiej wiesz. Mam skille, miałem jakąś tam ambicję, żeby coś swojego stworzyć. Docelowo znaczy chciałem zacząć od, w ogóle no powiedziałem, wiedziałem jak się robi zdjęcia, wiesz, mo, ja montuję filmy odkąd pamiętam, wiesz, to za dzieciaka jeszcze, wiesz, Gwiezdne Wojny nad Sanem, tłukliśmy się na mopy, potem jak wiesz, klatka po klatce jeszcze wiesz, nie było After Effectsa wtedy, nie mogłeś sobie zrobić trackingu że, że sam ci wiesz ten miecz świetny, mm -hmm. twój kij, tylko musiałeś klatka po klatce malować białą kreskę a potem dodawać wiesz Miałem na to zajawkę. No I dobra, z... można gdzieś to oglądać? Tak, ja zrzuciłem na fanpage'u niedawno, bo to... to gwiezdne... gwiezdne wojny. Człowieków z X-Wingi nad Sanem lecą. A my się tłuczemy, wiesz. No, I nad blokiem moim, na poniatowskiego statek Lorda Vadera leci. Nie? No i 2005 rok? Nawet wcześniej. To był movie maker jeszcze Windows program. Nie, to, to już jest. wtedy Adobe Premier pamiętam. A, no I taki, taki był format. Pewnie ci niewiele powie, bo jak się nie, nie, nie rozkwiniasz, no to, ale to... Pewnie, pewnie kolega tam będzie wiedział, tak. co chodzi, że eksportowałeś sobie w takim formacie, że miałeś klatkę po klatce i mogłeś to otworzyć w Photoshopie. I w Photoshopie sobie to edytowałeś, i, i dzięki temu, wiesz, z myszki miałeś klatkę, klatkę, klatkę. Hmm. Nie? I ja siedziałem, wiesz. Dzieci, wiesz, normalnie tam alkohol, wiesz, jakieś narkotyki, a ja po prostu przy komputerze. Wiesz. No i dobra, bo ma dy dygresję. Jakby za bardzo, wiesz, dygresjami walił, to. Nie, no dawaj, no. To ten. To mnie trochę hamuj, bo jestem gaduła. I potem było tak, że. No Okej, okay. stwierdziłem, że na czym możesz naj naj najszybciej, tak naprawdę naj najprościej poczekaj. zarobić. poczekaj, Mateusz. Lałeś kawę. W kawiarni, Konest. Nie, 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 właśnie tu nie, nie lałem kawy w kawiarni. Pracowałem w Konesso.pl, nie w Konesso Café. Aha, dobra. Klep internetowy. Dobra, rozumiem, rozumiem. No. Tak. Tam w, musiałem wiesz wiedzę, nabywać W, w Twarzywicach czy w Pysznicy? Wtedy biuro, tam w ogóle skomplikowana sprawa była. No biuro biuro obsługi, nie było mobilne. Mierzec Zresztą Konesso do tej pory jest jakby moim klientem. Hmm. Współpracujemy, ta współpraca wiesz, już mam nadzieję, już tam rozmawiamy, żeby to rozwinąć. No, bo wiesz, ja temat czuję, wiesz, dobrze mi się współpracuje, ale to jakby inna sprawa. No albo wiesz, no tak, conesso, potem był off, to była, to był mniej więcej połowa 2019 roku. Przez, przez pół roku to tak wiesz, tu jakieś zlecenie, tam wiesz, miałem znajomy tam w Warszawie, coś mi tutaj, wiesz, zrób tego, nie, taki troszeczkę można powiedzieć... Kautorniczem. E... Tak, freelancer, jak to się mówi, wiesz, bezrobotny. No, przepraszam, przepraszam, Bezrobotny, tylko wiesz, no. <laughs> ładnie się nazywa, nie? No. E, I... W sumie jakoś to szło. I od 2020 rok przyszedł, nie? I myślę sobie, kurczę, no... Kupię sprzęt, będę robił wesela. Studniówki. O, to podobny Super. pomysł do naszego tutaj montażysty. Super. 2020, zaznaczam. Bo także w lutym zrobiłem studniówkę, a potem mi wszystko zamknęli. W 2020 roku ten, wyszła pandemia COVID i zaorane wszystko tak. było. I to było takie, wiesz? No i no i cześć. Weź, weź to uwzględnić biznes planie, nie? Jakby. I, ale powiem że. Kurczę, ja mogłem się wtedy bardzo. Jak gdybym ja wtedy miał, niestety nie miałem, ale gdybym na tyle miał, wiesz, samozaparcia, to ja bym mógł tą, mógłbym to przekuć w coś fajnego. Bo wiesz, jak zostajesz postawiony pod ścianą, nie, i masz taką siłę, dzisiaj myślę, że już bym dał radę to zrobić, eee, no ale wtedy jakby wiesz, no co, no to mówię, patrzę, wiesz, sprzętu nakupiłem, hmm. zawsze trzeba żyć, kasa się kończy, no to szukamy roboty, nie. I akurat jeszcze wtedy, jeszcze przed 2019 miał, że byłem zaangażowany w projekt Festiwal Tyrmanda, tak. gdzie miałem zrobić na podstawie twórczości Leopolda Tyrmanda materiał. I tak się okazało, że skracając tę historię dzięki uprzejmości i dzięki jakby zaufaniu niezasłużonemu całkowicie ludzi, ja wiem się jako członek ekipy Miejskiego Domu Kultury, jestem tam do dzisiaj. Jestem co? wdzięczny. I mm. na pytanie ci odpowiem, bo, bo nie odpowiedziałem w końcu. Przede wszystkim wiesz, dzięki tak naprawdę panu dyrektorowi. Markowi? Tak. Pan Marek, jakby on w ogóle to fajnie połączył, On zauważył, że ten tyrman z tym hip-hopem to, to może mieć wspólnego, nie? I coś więcej niż. Coś, co nic nie miał. Stworzył to połączenie. Jak, wiesz, jak, jak ja to zrobiłem, to miałem pierwszy raz w życiu takie. Hmm, ta muzyka to naprawdę jest. Jakby to, to nie jest jakieś takie, wiesz już, śmieszne pisanie utworów w zeszycie, o tym, jak jaraliśmy Blanty. No, były takie, no wiadomo, każdy takie pisał i czasem też tam coś, coś się wspomni ale wiesz to... no to już jest powaga nie to jest poważna wiesz to poważna ale wiesz to, to, to było bardzo dobrze odebrane mhm. I, i ja później tak wiesz czyli że jakby, wiesz no, no ciężko było mi w to uwierzyć no, to z, z tą pewnością siebie nie do końca u mnie było ok i to i dzięki jakby no i też wiesz rzeczy które ja robiłem tak naprawdę na co dzień za darmo z czystej zajawki, z czystej pasji, po prostu lubiłem to robić. Robię teraz i, i mogę się w tym rozwijać i mogę. No, no jestem wdzięczny. Nie chcesz żeby tutaj wiesz, wyszło jakieś takie. jest to pan Marek Maciego się nastawił, a ja pana Marka znam dosyć. Bo, oczywiście pozdrawiam, jeśli będzie oglądał no, ten wywiad. Pozdrawiam. Pozdrawiam Marka Górko. Kiedyś Ksyła wujek, nie wiem, czy kojarzysz. Czy wiesz o tym? Nie. Ja to chyba wiesz, to ja, nie ten rocznik, nie? No, nie Nie, 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 pamię, nie pamiętam to. Dobra, że, wróćmy do tego Trymanda. E, po Tyrmandzie, jak wyszedł cykl tego, Twojej interpretacji to, i tego. No to nie były wiersze, nie? to były e, artykuły do gazet, tak? Nie, to była proza, to był proza. jego dziennik. Sorry, to dziennik był jego o, dziennik. dziennik. Dokładnie dziennik. E, no, można powiedzieć, że już po tym. Takie moje odczucie, że faktycznie jesteś artystą takim nie może multiinstrumentalistą, ale wiesz, no, e, zrobiłeś tekst, muzykę, miksy i wizualizację. I wizualizację. I wizualizację. Sam to zrobiłeś, tak. tak? No to już jest mega osiągnięcie. Ja niestety bardzo żałuję, nie byłem na tym występie, a tam z e, Toniem tam pisałem o mi, że, że mi przyszedł, ale no, kur, coś mi wypadło i przyszedłem w każdym razie. <laughs> ale słyszałem, że kurę od Wiesz, tam dobrą sztukę. No, też tak słyszałem. Chciałbym ją zobaczyć kiedyś. Nikt nie, <laughs> nie nagrał? Nie, bardzo dobrze. Wiesz, niech to będzie takie, wiesz... Uff. Znaczy, są plany, żebyśmy to grali, bo mm -hmm. to jest materiał gotowy, który grać, ale ten, ten klimat, wiesz, to nawet dobrze, że się nie nagrało. Właśnie, wiesz, jakby się to nagrało, to można by było użyć do promocji, na przykład wyjść poza miasto jakieś, wiesz... I z jednej strony tak. Zawsze pamiętam, można to powtórzyć gdzieś, na przykład, bo bezpośrednio po festiwalu Trymanda, o ile czegoś nie przekręcę teraz, jeżeli przekręcę, to przepraszam, to mieliśmy zaproszenie do Darłowa. Darłowo to jest takie miasto, gdzie tam jest pomnik Trymanda, związani z Trymandem i tak dalej. I, I wiesz, i to był taki potencjał, żebyśmy pojechać gdzieś dalej, może nawet tam, może jakieś inne drzwi się otworzyły i na no i, no. I dalej, nie? Ale wiesz, niech tak będzie. Wiesz, z czasu nie cofniemy, żeby to nagrywać. A to, to, ma, to też ma swój urok, nie? Bo to jest teraz takie, byłeś, byłem, a ja nie byłem. No i wiesz, jest... No dobra, ale temat na przedyskutowanie, Ta. panie Marku, niech się pan prześpi z tym, bo ma, faktycznie może jest jakiś potencjał w tym grubszy, żeby... Rozmawialiśmy zbytę... ostatnio o tym właśnie z, z panem Markiem, no, że, 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 że trzeba to grać. To, taka była konkluzja. No to dobra, to grajcie. A będziemy. A będziemy. <laughs> Dobra, e, ten. E, wiesz co, zagłębają się w teksty o, oczywiście, jeśli tam zauważyłeś jakieś statystyki przez to ja cię nabiłem. E, no, i na tytułem, bo górę, bo... Tak, jesteś, jesteś y, autorem najpopularniejszego komentarza pod kawałkiem Benkarty Fabryk, chociaż i tak mi się bardziej podoba komentarz swój pod DWD. Eee, Kawak daje panu jakiś. <laughs> fura dyrektora albuteku. no to, to był dobry, śmieszny. Ja tak śmiechłem, mocno. Jezu. No bo Właśnie. wiesz, no, zajebisty bit, no auto, w tego też jest dobre. No Ale ja żeby tak skorzyłem, bo teraz wiesz, nie jedzie i... Do roboty, kurwa. No i dobra, słuchaj, i wiesz co zauważyłem, że w swoich tekstach nie przeklinasz. Przeklina? Nie. <laughs> Przeklnąłeś w host Hot Sixteen Challenge i przeklnąłeś w kawałku stoniem toniem yy, Valentino coś tam. I tyle. Albo ja przynajmniej ja nie wyłapałem. Będzie więcej. Ale to są może takie, wiesz, bardziej miękkie. No. Zajebisty, albo, albo, albo jakby... Wiesz, bo ja ostatnio w programie tu zagrzmiałem, mówiłem mojemu temu reżyserowi weź to wycisz, to kur nie wyciszył i poszedł z grubej rury. Eee... A w ogóle mogę przeklinać, czy nie? No kurczę. No tak, to no przecież ja przeklinam, no. Nie, ale nie chcesz czemu w teatrze. Nie chcę, ale wiesz dlaczego? Czego? W teatrze też się przeklina. No, 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 no na scenie. No, no, no to co na scenie. No. Zależy, Niektórzy nie lubią. A czemu nie chcesz przekinać? Znaczy to nie jest tak, że nie chcę, ale wiesz, jak się już wy, 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 wystrzelasz, wypstrykasz się z tych wszystkich wulgaryzmów, to potem jak chcesz, żeby to wybrzmiało. Na pewno znasz jakiegoś gościa, który nigdy nie przeklina. Ale czasem jak się i to przeknie. No i wiesz, no i takie przekleństwo wtedy jest... Dostajesz w ryj. A jako pewien środek stylistyczny, no to chcę, żeby to było mocne. No więc staram się jakby nie przeklinać, ale jeżeli trzeba, no to jak walnę jakąś tam na K, na H, na P, na J <sum> i inne rzeczy, no to wybrzmiewa to bardziej. Zresztą uważam, że ja myślę, że mamy w ogóle piękne wulgaryzmy w, w języku polskim. Trzeba ich umieć używać. To nawet wiesz, co powiedział ktoś kiedyś z tych takich, wiesz, gór językowych naszych. Yy, Miodek? Nie wiem, albo Miodek, albo Bralczyk, albo, albo jeszcze tam trzeci jest pan, którego nazwiska nie pamiętam, że, że jak się właśnie tak wiesz, potrafi, to nawet ten wulgaryzm potrafi dobrze wybrzmieć. No ale tak no, nie, no, staram się. Nie wiesz, jest nawet na YouTube wykład wiesz o, o słowie, o kur nie? Tak. To jest taki ten, ten sery, kiedy człowiek potknie się ulicą, woła o... to znam, znam, no pewnie, to jest klasyczne. Eee, nie no wiesz, mamy polski język, piękny język, czasami właśnie kaleczymy tym przekleństwami, eee, ja też się staram, już unikam, bo kiedyś to klałem jak szewcy. Tak. Ja, ja tak samo. Eee, no nie, to też niepotrzebne, ale czasami też emocji dodaje zresztą eee, no też na luzie, wiesz, fajnie pogadać i sobie no, tam ta. na -ku rzucić, nie? Uwierz mi, że z wielu ludzi, których nie podejrzewałbyś o to, że lubią sobie rzucić tą właśnie... Chłopie, no, ale ja... a, a rzucają, no, ale to jakby, nie róbmy też tego z drugiej strony. Trzeba to wyważyć, nie? Dokładnie, no. E, I ja mam też, wiesz... mój kolega, który jest konferencjerem i w radiu i wiesz, i prowadzi różne imprezy e, i to mi się zajebiście spodobało, bo wiesz, ja... Sporo czasu przez swoje życie jeździłem po różnych festiwalach, imprezach i byłem za sceną, przed sceną i miałem styczność z, z, z różnymi ludźmi i wiesz, i gadamy sobie z gościem, jeszcze ja papierosy wtedy paliłem, wiesz, palimy szluga, wiesz, nie? I knie do mnie, a kurwa, żuber, ja, wiesz, to pu coś tam, coś a tam. A potem dobry tam. wieczór. A za chwilę, no, i za chwilę ej, kurwa, na scenę. I wiesz, wchodzi, wiesz, dobry wieczór, proszę państwa, i nic, zero, nul, nie ma nic. Ani jednej, wiesz, kurwa, ani nic, Tak, nie? tak, tak wiesz, to... jaki typ, no, czegoś, no. 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 ale tak to jest, nie? Wiesz. No, no dobra. Wiem, ja, taki fajny przykład ostatnio, ale to ci może jakby, wiesz, poza kamerami powiem, bo to... <laughs> przy, ok przy okazji... Reżyserka nie, 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 bo to wiesz Na grubo byśmy weszli to, to bardzo. Eee, Słuchaj w, w, tej gali bokserskiej to by Śmieszne takie różne historie Techniki, nie? Odpaliłeś, ee, odpaliłeś swoje utwory na Spotify Tak Ile tych utworów jest? Ja wymierzyłem trzy Teraz jest pięć aż A co ze strasznymi kawałkami? Planujesz tam je umieścić? Raczej nie Dlaczego? Ze względów technicznych. Po prostu tam są bity nie moje. Ja nie A. mogę wrzucić ich na Spotify. Ukradłeś bity? Się. Kiedyś kradłem bity. No ty wiesz, ja cię nie wiesz, ja cię nie osądzam, bo wszyscy, też kradłem muzykę, nie? Wszyscy kradliśmy bity. No, dokładnie. Wszyscy, koledzy raperzy, wszyscy kradliśmy, kradniemy i będziemy kraść bity. Ale to jakby dla słusznej sprawy. No dobra, czyli teraz te bity robisz sam, albo ci robi tam tu Tak. Głównie sam albo albo Tom Tu po prostu ma taki. Ostatni kawałek to był. Ja ten tekst miałem chyba z pół roku, tak. Z pół roku w telefonie. I kiedyś właśnie byłem w studiu i Tomek mówi, słuchaj, tego. Człowieku, ja mam do tego tekst. Ten tekst pół roku czekał na ten beat. Połączył się. I tak to wygląda. Szukając informacji na twój temat, zauważyłem, że jarałeś się wycieczką do Aten. Tak, bardzo. Byłem w Atenach dwa razy i w przyszłym roku będę trzeci, myślę. Mhm. Widziałem, że grasz na klawiszach, na gitarze, tak sobie plumkasz coś. Plumkam tam, wiesz, no to, to nie jest granie tam. Coś, tam. coś tam sobie zagram, jak trzeba. Bardziej to mi się do produkcji przydaje. A czego pytasz o Ateny? Takie po prostu pytanie, czy... Masz, no nie, no, no bo jeden się miałeś, miałeś tam z Atenami, wiesz, i napisałeś, że po prostu że, że jarasz się tym, 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 tym miastem. a Ateny są w ogóle zajebiste, szczególnie jak się, wiesz, pojedzie na takie, wiesz, typowe wakacje city eksplorerskie, nie? nie? tam, że na wyspy lecisz a oni tam, wiesz, a tego, nie? Ja mam wujka, w, który mieszka w Atenach ponad ćwierć wieku, więc miałem tam łatwiej polecieć. Mhm. I jak tam poleciałem, to miałem właśnie w pierwszym, za pierwszym razem, jak, jak poleciałem, to wiesz, typowo tak, wszystkie ruiny, wiesz, Akropol. powiem ci, że. A byłeś w ogóle w Watrach? Polecam. Można polecieć za 500. To Znaczy wiesz, że wiem, bo tu miałem wywiad z Adasiem, to już no, to, no, 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 to, no, to z ogarnia, wiesz, to, ty... to. To można w ogóle za. No, wiem, no. czasami, nie? Co, no. Przesadziłem. Ale generalnie powiem ci, że jak po, po, poleciałem tam. Największy szok, czy szok, to było takie. W ogóle to wyniknęło z tego, że sobie jakiś zrobiłem taką listę i powiedziałem rzeczy, które będę robił co roku. W sensie taki bucket list, nie? że będę tam. Tak, Miałem taki punkt, że mam co roku zobaczyć coś majestatycznego. Nie? No i przyszedłeś na warsztat. Tak. Majestat, nie, po prostu, olśnił. Słońce nawet jest. Dwa. Dwa słońce. Ale na początku nie mieliście, nie? Z, nie dla tych... czasu? Tak? Ale było jakoś tak ciemnie, widziałem pierwsze odcinki. No wiesz, dostajaliśmy się, wiesz. Tak. Ty masz jasną cerę, może. Może, może. To a, a tański, a Ateński na pewno nie. No, wiesz, ten ten spoko. Yy... Świątynia, J jedyna zachowana świątynia Zeusa. Z tymi, wiesz, 11-metrowymi kolumnami. Jak ja to zobaczyłem, może to był głupie, ale tak, wiesz, zamyśliłem się, tam się czuje, wiesz, ten, e, czuje się ten wiesz, klimat, powie w historii e, e, raz, dwa, że już, do, jakby będąc tam, domyślasz się, czemu tam w ogóle, wiesz, jest, jest kolebka cywilizacji europejskiej, no bo tam wiesz, jest taki klimat, że wszystko jest. nie? Gaj, oliwne, wiesz, tam hasają, wiesz, no, to jak sobie tak sobie wyobrażałem, nie? Ogieczki, czy tam jakieś inne zwierzęta, nie wiem, głupoty jakieś powiedzieć, a tak stoją te kolumny i tak. Dwa tysiące lat ponad, nie? I potem obwodnica mi się przypomniała nasza strawa Wiesz, skak. jedziesz, nie? To... Znaczy, no, jeśli nawiązałeś do tego, to tak. No. Eee, też właśnie wiesz, ja lubię, e, mimo że z moją wiarą jest na przekru, lubię zwiedzać obiekty sakralne i wiesz, i siedzisz, stoisz i myślisz. Ja pierdziusiam, wiesz, oni na przykład to budowali 20 lat. I kura, nic się z tego tutaj nie urypie, nie? To będzie stało i stało, i stało, dopóki ktoś tego nie zawali albo nie upali, nie? nie? i to jest wiesz, to kunszt, nie? Tak, no Taki... kunsztuki takie, wiesz, nie? Ja, ja sobie na przykład patrzyłem na te, bo tam w zasadzie po tej świątyni to zostały kolumny. Nie wiem, jak teraz czy tam się któreś nie zawaliły. Akropol wtedy, pamiętam, był totalnie w rusztowaniach. Nic nie było widać. One też są cały czas jest chyba w rusztowaniu, ciągle coś poprawiają, ale te kolumny to tak wiesz, wyobrażałem sobie, jakby. Jak się dobudowują te kolejne elementy? Jak to musiało wiesz, w ogóle wyglądać? Oni tam budowali bez zaprawy chyba nawet, nie? Na jakieś tam zakładki czy coś tam, wiesz. No, tak mi się wydaje, że to jest podobna technika do Egiptu. Chyba tak, ale Może, e, to jak nie, wejdziemy w temat Egiptu, to dobra, jest, dobra, tam, bo już wiesz. Je ja profesor Franz Zalewski na YouTubie ja po nocach siedzę, oglądam czasami, to jest... Masz zajawkę na tamtą kulturę? Tak, znaczy w ogóle na, na, na starożytne cywilizacje, które jakby nie wiadomo skąd... My się zachwycamy jakimiś śmiesznymi rzeczami, a sumerowie 5000 lat temu wszystko wiesz. No, matematyka skąd była, nie? Ja w ogóle nie wiadomo skąd się sumerowie wzięli. Nie? No, Ale dokładnie, to, nie? Co do w ogóle Egiptu, to nie wiem, czy widziałeś ten, yy, jak masz te sarkofagi w piramidach, nie? No tak, mm -hmm. pokazywali, że jak tniesz y, kamień, no, kamień jakby z, y, z natury ma jakby różne gęstości. Wiesz? Nie jest jednolity. Tak jak mm -hmm. na przykład byś coś odlał z plastiku czy z metalu. Więc jakbyś go ciął mechanicznie, no to w, mikros w mikroskopowym powiększeniu masz spękania na różną długość, no nie? No. A tam jest tak. I oni tak wiesz, badali to i rozkminili, że nie da się tego inaczej przeciąć w ten sposób niż laserem. Wiesz, Za, tam, starożytni kosmici wiesz, wiesz, no nie, tam jest, to jest temat rzeka, bo wiadomo, wiesz, umieszczenie piramid względem jakiejś tam osi tego, że po drugiej stronie kłas Kuli... Oriona, tam. tak, dokładnie, to jest taki Frank że że Zaleski, to jest w ogóle Polak ukraińskiego pochodzenia, który właśnie jest geologiem i, i bada takie wiesz, różne. E, tam, e, nie pamiętam już nazwy tych wszystkich cywilizacji, ale on no, wiesz, pokazuje na przykład, że oto w kamieniu wycięty taki wiesz, 90 stopni, idealny, jest niemożliwy. Nie? Zupełnie. Nie da się Techniku, tego która wtedy tam. wiesz tam, była, są, tam są człowieku otwory w ścianach, na przykład trójkątne, na gdzieś tam metrów. Nie? No to wiem, ja wiem. Dobra, no dobra, no to zafascynowany jesteś tą kulturą, ale jakoś nie powstał żaden kawałek. Jeszcze nie. Jeszcze? A już? Znaczy powstał, ale nie nagrany. No dobra. On zbiera te... takie, wiesz, różne. Słyszałeś taki kawałek? Y... To był Winnie Pass chyba nagrał. Y... The End of the Days. On tam zebrał różne teorie spiskowe, takie. Mm -hmm. Jak się go słucha dzisiaj, to, się, to, już, to już nie jest taki odjechany. E, ale coś w tym stylu chciałbym zrobić. Tylko nie tak wiesz mocno, tylko tak. No dobra, a ty w ogóle ty e, potrafisz polecieć na tak zwanym na wolno? Próbowałeś sił. Potrafię, ale, 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 ale są w tym lepsi, więc. Nie to... zaśpiewała mi kolędy na freestyleu? Nie złożyłeś mi życzeń dla nie, mieszkańców Stalowej woli? Wszystkiego najlepszego. Oh no ja, i celę, miał, tak. miał nie chcę, wiesz, bo to jest, wiesz, z freestylem jest tak, jak z każdą inną umiejętnością. To jest tak samo, jak z pisaniem tekstów. Jeżeli ciągle piszesz teksty, no. to potem, jak chcesz napisać tekst, siadasz, piszesz. I on w zasadzie jest fajny, jest fajniejszy. Jeżeli ciągle nawijasz na wolno, to potem ta umiejętność, to się też przekłada, nie? Bo jak nawijasz na wolno, to czuć to w tekstach. Jest taki, czuje się taki luz w tekstach. Widać, że te teksty są to jest na plus wydaje mi się, bo one mogą bardziej bezpośrednio iść na, na papier, nie? Mhm. Ale nie, ja na wolno wiesz co dawno. Kiedyś, kiedyś tak. Częściej, to wiesz, to wiązało się z, 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 zbieraliśmy się, większa ekipa. Krugak jeszcze był dawno temu, potem jakieś tam inne różne składy nawijaliśmy. No to wtedy tak, a teraz wiesz, nie, nie chcę, bo to. Dobra, żeby nie przedłużać, bo mam kilka pytań od naszych, um, od naszych ile tam połączyć po, że jeszcze trochę czasu jest. No nadzieję, że nie, nie będzie z czasem tak, żeby... Nie, możemy tu siedzieć, wiesz, do, do, do chwilkę jeszcze. Dobra, Rafał, Rafał R, żeby nie powiedzieć, bo jest Rodo. Rafał był tutaj ostatnio u nas w studiu. A to, to tak znam, w sensie, ja go nie znam, osobiście, ale brata znam. Dobra. Zadał pytanie tak. Grubo jest? Nie, nie, nie. Ten akurat ja na lajcie poleciał. Hmm. Tak rytmy, jak i flow i emisja głosu wydają się być lepsze od wielu raperów osiągających bardziej powszechny rozgłos niż lokalny. Eee, tak jest w twoim przypadku. Czy zabiegałeś o kontrakty w wytwórniach? E, czy wysyłałeś demówki gdzieś? Czy były próby jakiejś współpracy z wytwórniami i oraz innymi artystami? To już jest ode mnie, dodaję. Mhm. Tak, były. Bez odzewu. To hmm. krótko ci odpowiem. Być może z, za. Z, z, wiesz, może powinienem ostrzej jakoś. Ale ostrzej co? Atakować te wytwórnie, wiesz, hmm. ciągle wysyłać demówki różne inne i w końcu by tak już. A nie lepiej teraz, na przykład, wiesz, skosować się z kimś. Na przykład, wiesz, myślał z o tym. lepszym się... raperem, Wiesz. Są i... takie plany. Hmm? Masz coś już na głowie, czy nie chcesz powiedzieć? Hmm. Nie chcę mówić. Hmm. Nie chcę zapeszyć, no ale, no. ale są pomysły. Nie, nie zapeszaj, bo tak samo my z tym kanałem nikomu nie powiedzieliśmy i wiesz, jakoś to jest. Tak samo ty też. Nie, nie rób tego, a dopiero wiesz, jak to wypali, albo jak to zrobisz, to dopiero się, wiesz, i, i będzie widać. Dobrze. <laughs> Tomasz, mój menadżer. <laughs> wiesz co, w życiu byłem kilka, ile ja byłem menadżerów i ja że tak? że A ty byłeś? Czy... Ja byłem, tym, wiesz, a. wielu grup artystycznych i fire show i, i te, i jakieś tańce, nie tańce. Fire show, ty, a to jest. Co? Z tym, tym? No, Pamiętam. Podpalanie kulki, no. To, to, kto tam był? Ktoś, kogo znasz. Dobra, bo, jak, bo żeś, że zaraz odpłyniemy po prostu. tym. dobra. Rafał, hamul, Rafał ma hamul. nadzieję, że ten, że. Mateusz odpowiedział troszeczkę na, na Twój temat. No dobra, aha, czyli zabiegałeś, jest lipa. To mają, znaczy, cię, mają Cię w dupie, tak? Myślę, Nie że wiem, no. powinienem bardziej teraz uderzyć. Są konkretne plany, żeby zacząć kontaktować się szerzej w, w przyszłym roku i ma, być może coś z tego wyniknie. Dobra. Sławo Mirka. Ma pytanie, na jakim etapie rozwoju jest dzisiejsza scena hip w całej woli? Czy Twój dzisiejszy gość chciałby nagrać, a to. Jakiś kawałek z kimś z innego miasta. To jest, to jest bardzo... Zacznijmy od pierwszego pytania. Czyli na jakim etapie jest scena i połowa Ja tylko nawiążę, że kiedyś to było potężne, bo było tych grup, tak jak mówiłeś, krugang. Mnóstwo było. było. wiesz, no bardzo tego już nie pamiętam, ale wiesz, i, nie, nie inkognito. Inkognito też. CRZ no, no, Legendarna, no, 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 wiesz, no, no, to, to tam wiesz, z sporem. Na jakim etapie jest w tym momencie? Powiem tak. Mamy naprawdę dobrych raperów. Mhm. Naprawdę dobrych raperów. Czy jest ich dużo? Nie. Ale jest, jest, jest kilku dobrych raperów. Według mnie. Śpiewają? Czy, bo wiem, na przykład wiesz, na przykład Kotu, nie? O, kiedyś go tam w tamtym, w tamtym roku robiłem graffiti jam w Stereo chciałem, żeby ktoś tam przyszedł, zarapował. On Kotu mówi, że. No, tylko w studiu, nie? Już wiesz, scena już to już nie jego życie. nie? No być może, ale wiesz, koto to jest kurczę weteran, który trzyma ten hip-hop od lat, nie? Mm -hmm. Także wiesz. To... I też ma zajawę, nie tak? No, I to ma jest... to w dupie, co ludzie o nim mówią, a sobie co chwilę tam sobie, wiesz, na, 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 na wiesz, pytala, nie? Jest, dla mnie to jest wiesz, maszyna, wiesz, tyle tworzy, że to jest. Gdybym ja był taki produktywny, no <noise> to, to może by, wiesz, jakoś szybciej to się wszystko. Rozgrywało. Znaczy, odpowiadając na pytanie, no to, to uważam, że, że mamy zaplecze spore, takie hip hopowe. Naprawdę. Mhm. Uważam, że są też lepsi ode mnie. A jest w ogóle jakaś świeża krew w i oli w tym temacie? Nie wiesz, czy, czy wiesz? No. Wiesz co są, są chłopaki, a ja się ksywkami nie polecę, bo... Znaczy nie, nawet, nawet ja nie chcę ksywów, Czy jest wiesz? ta młoda wiara, wiesz, bo jest. dzisiejsza młodzież jest zblazowana, wiesz, wolą sobie tam pykać w komórki czy coś tam i rzadko można na jednej palce, na palcach jednej ręki wymienić ludzi, którzy jakąkolwiek zajęły mają, nie? I to nie mówię tylko o temat na temat, nie mówię teraz o muzyce, tylko o wszystkim. Moje jeździ na rowerze, kura, wiesz, szma grafiki, o śpiewaniu, o tworzeniu, cokolwiek tworzeniu, nie? Są zajawki, wiesz, jest to jest Splendor, y, tam, tu, mówię, to, to nie jest typowy, można powiedzieć, element hip-hopu, ale no, skateboarding, ja tak, tak łączę, bo tam dużo ludzi tej muzyki słucha, więc to nie oddzielajmy też na siłę. I jest dużo zajawek producenckich. Wiem, że z TWS Studio to tam też pojawiały się postaci, które naprawdę fajnie, stylowo nawijają, także jest, jest. Na szczęście jeszcze. Na szczęście. Tak. Oby to się rozwijało. Kolejne pytanie od, Mat od Kamila. Co było główną przyczyną tego, że porzuciłeś ciemną stronę twojej bytności i co ci daje energię, siłę oraz krótko mówiąc, co ci pomaga, żeby dźwignąć problem życia codziennego? Grubo? Nie odrzuciłem ciemnej strony swojej codzienności. Myślę, że bardziej ugościłem ją w pewien sposób. I starałem się ją zaakceptować. Zrobić, wiesz, porządny rachunek tego, co się w głowie dzieje. No bo nie wiem, czy na dobre wychodzi, jak się walczy z. Każdy ma jakąś ciemną stronę. Oczywiście. A co, jest coś zajętego, ostatnio byłem na koncercie Justyny Styczkowskiej i ona między kawałkami. Powiedziała bardzo super rzecz, że w pewnym momencie człowiek swojego życia zatrzymuje się i zastanawia się tak, co do tej pory zrobił, co ma zrobić i w ogóle jaki jest sens jego życia na tym świecie, nie? Taki rachunek sumienia. No i kurę wiesz, ja tak słucham, sobie myślę, no kurę, no ja jestem w tym samym punkcie, co ona teraz to powiedziała. Nie? to wielu ludzi ma teraz tak. Ci. No i co, a ty masz w ogóle tak, że, że, że wiesz? Właśnie o to chodzi, że wiesz. Nie, bo wiesz, ja jestem kurka wodna, no jakieś dziwne geny odczułem, a się nie wiem, po którymś z rodziców, ale... Ja mnie wszędzie jest pełno, nie? Nie mam jakiegoś yy, określonego celu, nie? To jest też mój problem. I to jest tak przerąbane, to jest tak męczące, bo taki tak jest eklekt, ek, eklektyzm taki nad, nad, w nurtu muzycznym, wiesz, no, ja słucham każdej muzyki, czy tam, wiesz, będzie metal, czy tam będzie e, e, punk, e, techno, hip-hop, wiesz, i nie mam stricte ułożonych, wiesz, dobra, tam idę w tamtym kierunku. Moje drogi są wszędzie, nie? I to jest, wiesz, to to się wydaje z boku, że to jest spoko, ale to jest kur... męczące. Powiem ci tak, nie wiem, co o tym myśleć. Czytałem ostatnio w tym kontekście książkę i polecam ci, jeżeli nie czytałeś, Gary Keller, One Thing. To jest książka o tym, jak wybrać jedną rzecz, i jak wybranie jednej rzeczy spowoduje to, że wszystkie inne rzeczy, które robiłeś do tej pory, jakby skupienie się na jednym, efekt domina, nie będę ci tłumaczył. Tylko, że książka nie odpowiada na pytanie. Co to jest? Albo jak to znaleźć? Przeważnie książka nie odpowiada ci na pytanie, tylko ty masz sobie sam znaleźć to, to Oczywiście, tak, na tym to polega. Ona nawet wiesz, nie podpowiada, może źle się wyraziłem, ona nie podpowiada ci jakiegoś konkretnego sposobu czy drogi na znalezienie tego. Tylko pokazuje ci korzyści, że jak już znajdziesz, no to jak się dobrze, wiesz, za to zabrać. powiem ci, jest takie fajne. Fajne powiedzenie z książki Antonego de Mello, Przebudzenie. Rzuć się w wir walki, ale niech twe serce zostanie w kwiecie lotosu u stóp pana. Ja to interpretuję tak. W ogóle wiesz, wydaje mi się, że największy problem ludzie mają z tym, żeby przyznać się szczerze wobec siebie, że nie wiem. Ja teraz nie wiem na przykład. I dopiero wtedy. Jak sobie to uświadomisz i od, wiesz, od, odpuścisz jakby takie ciśnienie, no to coś zaczyna się wyłaniać z tego chaosu. Takie mam wrażenie. I ale to też do, bardzo dobrze powiedziałeś, że to jest twoja droga, i ty musisz ją przejść. Bo nikt nie za, za ciebie, wiesz, nie przejdzie. Po każdy ma tak. No, dokładnie. Jarek O, to będzie Twój kolega Z, z firmy, z którą ja, Jarek? Jarek? No to no. ja wiem, Jarek już widzę stąd, Jarek T No, dokładnie, dobry masz wzrok Miło, że nie masz patrzałek Chyba, że to są wzeruwać. To akurat są już minusy, więc Aha. jeszcze z tej gości. No dobra, to Jarek zadał ci Jarek. pytanie Takie, Co tam a z Jarkiem Pracowałeś w firmie Armatura w tak jest E, jak wspominasz pracę w tej firmie i ludzi, z którymi tam współpracowałeś? Czy ktoś z tej firmy utkwił Ci w głowie, oprócz pewnie Jarka? E, czy pracując tam, czułeś, że mimo wszystko za kilka lat będziesz w tym miejscu, gdzie jesteś teraz? Hmm. Dobra, tak jak jesteśmy przy armaturze, to poczekaj chwilę. Zaraz wrócę. E, nie było tego grane. Przerwa techniczna. Nie, 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 nie przerywaj. Słuchaj, ja mówiłem ci o płycie, którą napisałem w pewnym zakładzie. Tak. To była armatura. I to jest ta płyta. To jest dla ciebie. O, kurka wodna. To jest jedyny egzemplarz, jaki został. Czyli to nie, można nie, powiedzieć, bo... że jest złoty gral jakiś, święty gral to będzie. Nie wiem. Kiedyś, wiesz? Może kiedyś. Łojek, EUJ. Jaki jest... to jest tytuł? To jest trzynastka. Trzynaście. Ona tam no. powstała właśnie. Czyli co? Jest By... dla ciebie i to jest ten kawałek, o którym ci mówiłem. Ten taki niby bez sensu, który tam ziemeczkowy pomysł, chyba szósty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Och, u nas już... Także to a propos armatury. Dobre. Jakie było pytanie? Nie wiedziałem, <grym grym grym> no, kiedy ci dać tę płytę, wiesz. Mówiłem, no, coś wziąć za ciebie. Nie mam najnowszej płyty, więc... Nie, no dobra, dzięki, jak to wiesz, no. to sobie tutaj będzie gdzieś tam kolekcjonowała się. W ogóle. Koleżysz ładnie, tutaj się będzie komponować. No, gdzieś tam w imadło zaraz wsadzimy. No, może być. Eee... Tylko płytę byciął, w, a Właśnie, poczekaj chwilę. Zaraz wrócimy do tego pytania. Eee, jest sens w ogóle w dzisiejszych czasach wydawać płyty? Jest. Dlaczego? Eee, bo to, 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 wiesz. Słuchacz i... mi odpowiedział na to pytanie. Mówi, ja to ja weź mi dwie, bo kiedyś tam przyjechał ten jakiś gość. Nie, nie, wiem, kto to był. Mówi, ja chcę płyty, wiesz, mieć, bo to jest taki artefakt, taki, taki właśnie gra. Bo, wiesz, to i fajne jest. Czasami wiesz, CD już takie. No dobra, no ale wiesz, dzisiaj w aucie siedzisz, kura, wiesz, nie ma sensu gdzie się nawet wsadzić, które posłuchaj, bo, bo nie ma. Ale wiesz, to jest też wydaje mi się, taki wyraz szacunku? Mm -hmm. Pewnego? Czy, 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 czy artysty, tam, wsparcia, spierasz, artysty. Tak? No, wiesz, no płyta to się może zmieni już za jakiś czas, nie? bardzo? Ale póki co jeszcze. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze. No. Dobra, wracamy do pytania. Jarka co to było, Jarek? E, dobra, bo on tutaj w, trzy pytania naraz na raz zadał. No wiesz, to. No. jak wspominasz pracę w firmie? Dobrze. Sz, szczerze mówię, to nie ściemniam teraz, bo ten. Pamiętam naszego brygadzistę, który nazywał się Jerzy Dudek. I mieliśmy zawsze, wiesz, Becker, że skończył grać, i, i teraz wiesz, w armaturze robi. Przepraszam, to był mistrz nasz, to był mistrz. Dobrze, dobrze. Tam było. Akurat biorąc pod uwagę, że to też była czterobrygadowa, tam był inny system, bo tam były trzy dni pracy, trzy dni trzecia zmiana, przerwa. Jeden dzień, trzy dni, druga zmiana, przerwa, trzy dni pierwsza, przerwa. I tak w kółko. I to tak, hmm. wydaje mi się, że lepiej jakoś tak to znosiłem. No nie no, Oprócz tego, że Jerzego, Dudka, utkiwił to coś jeszcze w głowie? No, był tam ten Peter, y, taki ziomek. Y, czekaj, kto tam był. A długo e, tam Kamil, się, y, a ten. Nie, no to spoko. Było, Czekaj, był. No, w ogóle Jarek, ja wiem, że on specjalnie to pytanie zadał, bo Jarek zarobiście y, potrafił, wiesz. Gości. Y, Dabingować, czyli nie czekaj, ja źle powiedziałem. Dabingować źle. Przeżyć? Prze tak wiesz, y grał ich po prostu, nie? Był na przykład kolega, który nie pracował ze mną, ale na przykład powiedzenie, a, 75 to, to ja znam, mimo tego, że nie pracował, nie? Y taki, był jeszcze taki gość, który się. jąkał? Nie, nie wiem. Nie pamiętam. Czekaj. Czy było? Pamiętam, pamiętam tam chłopak no tam było straszne, wiesz, tam, tam była beka. Czy znaczy wiesz, no zajebiście, Bo... że jak jest w robocie, jest beka, wiesz. Znaczy to jest nie? bardzo ważne. Właśnie, to jest, wiesz, e tak. chłod chłodna głowa, wiesz, pusta, też pusta głowa, może jak to powiedzieć, że nie wchodzisz tam po prostu jak na skazanie, tylko wiesz, że tam wiesz, podskaż ziomków i wiesz, będziesz wykonał swoją robotę, ale no, z uśmiechem na twarzy, nie? Tak Nie jest. idziesz jak do rysztoku po prostu, nie? Tak jest. Nie no, spoko było. bo nie była też jakaś może bardzo... Była też ciężka, nie wiadomo, ale nie przesadzajmy, nie była aż tak, jak mi na ja przykład jak, jak, jak wspomniałem zakład na S wtedy na U, no to wiesz, to, 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 to jakiś mroczny okres, nie? Demony w ogóle wypełzają strasznie, a armatura jest. No dobra, a co tam robiłeś? Skręcałeś coś, czy jak? To wiesz, to droga była e, awansu jak każdego pracownika, nie wiesz. Próba szczelności grzyników, potem yy, ogarniałem tą z, zgrzewarkę. To maszyna, która ci zgrzewała yy, żeberka, kaleryfera. Mhm. Ja tak nie, nie nienawidziłem zasypywać tych kuźwa, nypli takich łopatą musiałeś nasypać do takiego Straszne, nie? Wiesz co, zadałem takie pytanie, bo. Tam, wiesz, było. było ja, ja, nie, ja, właśnie, kurczę, chwilowo, że zadał to pytanie, bo ktoś pominę i ktoś się obrazi. Nie, ale naprawdę spoko, cała ekipa była spokojna. Słuchaj, zadałem to pytanie, co tam dokładnie robiłeś, bo chcę się dowiedzieć i jakoś sobie naprostować y, y, moje wyobrażenie, jak y, pracując w y, takiej firmie, jak pracowałeś wtedy, powstała ta płyta, bo mówię, że powstała tam. No to, to już ci mówię, no to wiesz. To było tak na przykład tak miałem sprawdzać szczelność grzejników, polegała to na tym, że była taka maszyna z wodą, zakładałeś to, jak, jak uruchamiałeś maszynę, wiesz, tutaj jakby zamykało, podawało powietrze, zamrzało się do wody i ja patrzyłem, wiesz, jak tu leciały bąbelki, no to wiesz, znaczyło, że grzejnik jest nieszczelny i cyk, i, i tam lecimy dalej, no i wiesz, no i słuchawki masz w pracy, albo masz stopery, albo masz takie słuchawki, mhm. wiesz, e, więc ja odkryłem, że mogę słuchać bitów, w trakcie pracy i jakby, wiesz, to nie było tak, że, wiesz, siedziałem, pisałem teksty w pracy, nie? Jakby, wiesz, dwa, trzy wersy powstały, dlatego ta płyta jest taka, jest. On nie jest do słuchania generalnie jakoś dobrze. <laughs> Umówmy się. Ale jest ważna, bo, bo wiesz, była krokiem pewny. No i tak to wyglądało. Czasem przerwa była, wiesz. Mm -hmm. Szedłem na przerwę i na przerwie zapisywałem sobie jakieś tam pojedyncze wersy czy wiesz, czy w telefonie, czy na kartce. Potem wracałem do domu i sklejałem to w całość, nie? W zasadzie w, w te dni wolne gdzieś to mogłem sobie nagrywać. Wtedy jeszcze w domu nagrywałem. Ile sztuk tego wydałeś? Nie wiem, 60? Mm -hmm. Jak to się wydaje teraz takie płyty? Bo widzę, że jest yy, okładka i jest zadrukowana płyta. To wiesz co, akurat robiłem tak, bo jeszcze nie, nie bawiłem się w, w jakiejś większej ilości. Robiłem sam po prostu. Ale fajne projekt okładki. Trzynastka tak fajnie wkomponowana w twoje logo. To, to logo jest ale <laughs> to, co masz w kwadracie, w błądzisz, że kuraj, ja kiedyś miałem ci w ogóle mural, dużo mural graffiti namalować swoim logiem. Bo to ja im się podobało. No, autorem okładki jest yy, Katarzyna. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię, Katarzyno. Dobra, yy, bo żeśmy faktycznie przedłużyli nasz wywiad, yy, fajnie się z tobą rozmawiało. Yy, no co o, jak życzę Ci sukcesów dalej, żebyś się rozwijał. Yy, aby ten mrok, który kiedyś się tam ogarniał, z powrotem odepchał go gdzieś tam z pizdu, yy... trzeba zrozumieć. I, I potem on sam jakby się wiesz, rozpierzchnie. Yy -y. yy... Jesteś nadzieją stolowskiego hip hipkopu. Koniec kropka. O grubo. wiesz, że to z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. No, jak wiesz, e, słowa to ale ja teraz... nie, wiesz co, nie, nie mówię ci tego, że wiesz, żeby to wybrać wywrzeć na ciebie jakieś tam brzemię czy coś tam, ale naprawdę masz kurde, w ogóle nie, nie powiedziałem tego, prawdopodobnie masz jesteś jedynym z gości, który ma zajebisty radiowy głos, bo masz gruby, mógłby spokojnie w chórze kantusie się tam śpiewać pewnie w tenorach albo w basach, bardziej o basach. E... No i co? Piszesz super teksty. Jesteś w porządku człowiekiem. Nie ma jakiejś tam kiebie we łbie. Eee... Spokojnie, <laughs> <jestem>. <laughs> Nie znamy się jeszcze. Nie, no, dobra, wiesz, no, wiesz. Tam od czasu do czasu można coś tam odwalić, nie chore, to wiesz, to wow. No dzięki, bardzo, bardzo mi miło. Bardzo, bardzo słowa biłe, jakby, w... ale to też wiesz. Wezmę do siebie. Nie bo... O, tego, o, no właśnie, pętując to, jest, to nie spierdol to jest trochę brzemię, wiesz, no ale to słuchaj, to brzemię, no, no będę się starał, żeby robić sobie rzeczy i e, niech, to, niech to, idzie. Moi drodzy, moim gościem będzie Mateusz Łojek, dziękuję wam wszystkim za pytania, za, za to, że nas oglądacie i zapraszam do kolejnego odcinka yy, na Subskrybujcie, warsztat. subskrybujcie, łapkę w górę z dzwoneczkiem, tak to się mówi teraz? Tak. Czaj, że w ogóle ja, od kiedy prowadzimy ten kanał... Nie, nie... powiedziałeś ani razu. Ani razu tego nie powiedziałem. skąd wiesz? No bo oglądałem parę, jakby założyłem, że skoro nie było tego regularnie, to w tych kilku, które obejrzałem, jak się tego nie pojawiło, to, to nie było. Dlatego subskrybujcie. Dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz dla zasięgu, udostępnijcie w swoich mediach społecznościowych i e, wyślijcie listy pocztą polską do wszystkich swoich znajomych, którzy mają komputer, aby subskrybowali kanał na warsztat. Dokładnie. Klap.